gdzieś wśród demonstrantów wychadzają się panowie z PTPL. To jest zupełnie bez sensu. Dzień dobry, Mikołaj Janusz, Republika Pyta. Znajdujemy się właśnie pod Sejmem Rzeczypospolitej, gdzie Komitet Obrony Demokracji prowadzi demonstrację mającą wesprzeć TVN24, któremu grozi utrata koncesji. Zobaczymy, jakich nastrojach są protestujący i jakie są ich argumenty. Właśnie jesteśmy świadkami, jak duża grupa parlamentarzystów i nie tylko parlamentarzystów wyszła z Sejmu, żeby dołączyć do tutaj demonstrujących. Gdyby na przykład rosyjska firma chciała kupić TVN24? Panie redaktorze, pan nie rozumie tego. Tu nie chodzi o to. To są detale i szczegóły. Chodzi o to... Ale ważne szczegóły, istotne. Nie. Prawo i Sprawiedliwości od 2015 roku, w momencie, kiedy przyjęli władzę, chodzi o to, aby położyć łapę na wolności mediów. To też jest pani interpretacja, prawda? Ale też moje zdanie, okej? Nie bronimy tylko TVN24, tylko bronimy wolnych, niezależnych mediów, a w szczególności internetu. Po kolejnym krokiem trzeba zdawać sobie sprawę z tego, będzie internet. Przepraszam bardzo, tylko szybkie pytanie. Czego będzie mi brakowało najbardziej? Pan skąd się urwał? Ja z Republiki. Pytanie mam tylko... Proszę pana, Republika to tylko Bangladesz. Bardziej brakowało w TVN24. Czy Moniki Olejnik? Mnie będzie, w ogóle nie ma takiej możliwości, żeby mi brakowało TVN-u, bo na pewno będzie. Nie ogląda pani. Zawsze, nie, bo oglądam i zawsze będzie. Ale gdyby włączyli? Nie wyłączy. Ale jakby jednak? Nie, to ja nie zejdę z ulicy. Pani ma hasło, cała prawda, całą dobę w oczy kole. Chcieliśmy się spytać, jak tak można lać komuś kole w oczy? No tak można. Przecież szczypie strasznie. No i co, tak na poważnie będziemy gadać? Nie, absolutnie nie, oczywiście, że nie. No, spróbujemy zaraz jakoś pozbyć się powagi z tej rozmowy. Jakby to powiedzieć tak lajtowo, wiesz, żeby... Kochasz Monikę Olejnik po prostu. No właśnie, jakoś nie bardzo. Ale gdyby Rosjanie chcieli kupić TVN24? Matko boska, a gdyby Marsjanie chcieli kupić? To tak samo źle. No to myślę, że Suski zareaguje, będzie własną piersią bronił, nie? Przed Marsem? Przed Marsem, przed Rosjanami, przed wszystkimi. Ludzie typu Tomasza Lisa, którzy cieszyli się z wygrania Bidena, z wygranej Bidena, teraz trochę są w sytuacji, że stacja z nimi zaprzyjaźniona ma kłopoty przez to, że Biden wygrał. W pewnym sensie tak, niestety. Ludzi przybywa faktycznie coraz więcej fanów TVN-u. Ręce precz od TVN. Czego panu naj... Precz od TVN. Tak pan bardzo uwielbia TVN. Tak bardzo uwielbiam TVN, bo prowadzona bez TVN to bym w ogóle nie mógł żyć ani jednego dnia. To jest jedna i jedyna stacja, z której rzeczywiście można cokolwiek się dowiedzieć i dowiedzieć się tego naprawdę, co mówią. Bo w innej, to już próbowano, ja mam 80 lat skończone. A od ilu lat pan ogląda TVN? TVN oglądam od momentu, kiedy powstał. Od początku. A 24 od 20 lat, proszę pana. A w ogóle, no to ja 80 lat skończyłem. Jako młody dzieciak cały czas byłem przeciwko komunie i wstyd mi jest teraz, że ja głosuję na posłów, senatorów z dawnej komuny. To bo na Platformę pan głosuje pewnie. Proszę? Na Platformę w sensie. Nie. Nie w sensie na Platformę. Na kogo pan głosuje? Ja głosuję... Niech pan nie udziela wywiadu tym panom, bardzo poproszę. Nie szkodzi, ja im udzielę dobrze wywiadu. To jest prowokacja, więc niech pan nie udziela tego wywiadu. Prośba tak jest, organizatora, żebyście panowie opuścili... Na jakiej podstawie? To jest prośba organizatora. Ale to nie ma takiego, nie ma takiej prośby, prawo w zgromadzeniach, jeżeli... Nie. Jeżeli jest ustawa z orzecznictwem sądu, ustawa o zgromadzeniach, jeżeli ja fizycznie przeszkadzam demonstracji, kogoś atakuję, jestem, to wtedy... Nie atakuję słownie, rozmawiam z ludźmi. Czy pan jest zmuszony? Niech posłucha do końca. Niech posłucha do końca, niech pokażą to, co ja mówię. Pokażą kawałek tego, który będą... Nie, pokażemy. Nie. Tak jak zwykle. Zawsze jesteśmy gotowi w walce o wolne media, o niezależność mediów przede wszystkim.
A sytuacja, gdyby miała miejsce taka, że to firma rosyjska, powiedzmy, chce kupić TVN24, czy to by było tak samo, by wywoływało takie same reakcje u Was? Proszę Państwa, to są jakieś chore wymysły pana prezesa, który mówi o cyberprzestępstwach, oczywiście mówię o panu prezesie Kaczyńskim, o historiach zupełnie wyjętych z rzeczywistości. Walczymy o wolne media, walczymy o niezależność, a prezes Kaczyński po prostu nienawidzi TVN-u. Wolne media! Wolne media! Wolne media! Wolne media! Wolne media! Jaki jest pani ulubiony program na TVN-ie? Ale na TVN-ie... Szkiełko! Ło kontaktowe. Oczywiście. Dziękuję. Będzie pani brakowało. Nie, bo ono będzie, więc nie mam uda się brakować. Oczywiście, że tak. No to po co demonstrować w sumie? Bardzo dobrze, powodzenia. Czy korporacje według pani są lepszą ostrogą demokracji niż rząd polski? Niestety w obecnej sytuacji wygląda, że tak, ponieważ rząd polski robi wszystko, żeby ograniczyć demokrację. Ale jeżeli nie jest to władza, ale też mają swoich szefów, też korporacje stoją za wielkimi koncernami medialnymi przecież i też mają jakąś swoją politykę. Ale między nimi, między tymi korporacjami, między tymi prywatnymi są, można powiedzieć, nie ma zmowy, tylko one reprezentują różne poglądy. Łączymy się na żywo, Mikołaj Janusz, tak? No, nie wiem, czy ta pogoda była przyczyną tego, że przyszło tak mało osób. Najprawdopodobniej tak, ponieważ deszcze faktycznie dzisiaj ogromne, burze, grad nawet. Prawdopodobnie to było przyczyną, że jedynie 15 osób stawiło się tutaj pod Sejmem na demonstrację KOD-u, mającą bronić stacji TVN, wolne media. Tutaj jedna z tych demonstrantek właśnie przechodzi, smutną miną. Jest smutna, ponieważ tak mało ludzi dzisiaj bierze udział w tym wydarzeniu. Najprawdopodobniej no ja liczyłem. Jedno pytanie. Czy pan rozumie, żeby pan powiedział, bo pan jest tutaj pyta, ja się zapytam. Tak. Czy pan rozumie, jak zarabiając 1200 zł, można synowi dać 800 tysięcy zł, będąc prostą krawcową? Pan wie, o kim ja mówię. O prostej krawcowej jakiejś, nie wiem. Z Pcimia. Mamie pana Obajtka, pan o tym słyszał. Strasznie bogatym człowiekiem pan Obajtek, tego mama też pewnie. Pan o tym słyszał. Że pan Obajtek jest bogaty, tak. No i to właśnie jest wszystko, czego się pan dowie z telewizji polskiej. Ja nie muszę się dowiadywać z telewizji, ja mówię w telewizji, więc jakby państwo się ode mnie dowiadują, przepraszam bardzo. Ja policzyłem, ja jestem kompetentny, miałem maturę z matematyki i tu jest 15 osób. Nie kłamię, tylko policzyłem. Raz, dwa, trzy, cztery, 15. Jak pan partyzantów walczyło w lesie, to też... 15, mniej więcej. Sprawa była niesłuszna? Kulturka, bo na żywo jesteśmy, więc nasi widzowie widzą, że ta grupa 15 osób, która się zgromadziła, ona jest trochę... Trochę podburzona, niestety. Dlaczego pan kłamie, że jest 15 osób? Nieprawda, nie kłamie, widzę 15 osób. To jest. Pan kłamie i co mi pan zrobi? No właśnie. Ja widzę 15 osób. Może pan ma inny zmysł, wzrok. Ja widzę zero, nawet pana nie widzę, bo pan jest zerem. To widzi pan. Czyli pan jeszcze tutaj, niestety rachunki dotyczące liczby ludzi są jeszcze mniejsze. Tutaj jeden z panów mówi, że nie ma wcale nawet 15 osób, tylko jest zero. Moim zdaniem jest to troszkę jednak przesada, że jest zero. Może 3, prawda? I po prostu. Pan zakłóca. Ale. Liczyć to chyba potrafię, przepraszam bardzo. Dobrze, więc nie wiem, czy jedna z tych 15 osób będzie chciała udzielić nam wypowiedzi? Czy ktoś może... Pan jest kłamczuchem. Kłamca. 8 osób, czyli 60% demonstracji, krzyczy kłamca. Dziękujemy. Program Republika pyta właśnie i pan kiedyś miał Najsztu pyta. Był nawet taki odcinek Najsztu pyta Millera. I czy pan dobrze wspomina te czasy? Ani Ameryka. Nie proponuję nie odpowiadać. Ani Unia Europejska nie odpowiada. Wiesz, my się znamy przecież. My się znamy. Pan jest Najsztub pyta, a pan jest Republika pyta i Najsztub pyta, się nie dogadają? Tylko my.
mamy tutaj służby ochrony kodu, Straż Obywatelską, która właśnie niezwykle bulwersuje się tym faktem, że tak mało ludzi dzisiaj przyszło na demonstrację, że tak mała grupa, czy to przez deszcz, czy to przez z jakiego innego powodu, czy to przez deszcz, czy to przez warunki atmosferyczne, albo nie warunki, ciśnienie, nie warunki atmosferyczne. Tutaj jedna z 15 osób właśnie podeszła, coś mówi, ale ja jestem skupiony na relacjonowaniu, nikogo nie zaczepiam, w jaki sposób ja zaczepiam. Tutaj policja już została wezwana z tego powodu, tylko że liczę. Już samo liczenie wydaje się niedopuszczalne. Stoi i przeszkadza, bo mówi, proszę Państwa, tak, jestem dziennikarzem. Dziennikarze relacjonują, polega to na mówieniu. Stoję na wydarzeniu publicznym pod Sejmem Rzeczypospolitej i relacjonuję. Dziękuję. Brakowało na przykład Warsaw Shore, gdy zniknie TVN. Czy będzie pan tęsknił za Warsaw Shore, jak TVN cały zniknie to? Nie wiem, co to jest Warsaw Shore. Taki program na TVN-ie. No nie wiem, nie oglądam. N, czyli codziennie jest niezbędny do życia, tak? To jest pyta. To jest pyta. Pyta. Tak, ale strasznie nam się podoba hasło, TVN jest jak tlen. Czy emisja CO2 szkodzi TVN-owi? No tak, chciałem się tylko spytać o to, że TVN jest jak tlen, ale to jest dobre hasło takie wesołe. A wy jesteście, jak nie powiem co. Mhm. Januszku, nie rozmawiaj. Żegnam. Dzień dobry. Tak to wygląda właśnie. Nie słychać Żakowskiego, już skończył, nie słyszałem. No. Zestaw bandziorów, oszustów, fałszerzy dokumentów, bydło pizdo... My jesteśmy jedyną prawdziwą telewizją. My relacjonujemy wszystko tak, jak jest, mówimy, ile jest osób, przyszło 15 osób, pewnie przez pogodę, przez to, że od 6 lat. Mogę wysłać zdjęcia mojej twarzy wyższej, wysokiej rozdzielczości. Dobra, no tak to wygląda sytuacja. Proszę się wyluzować. Pani Parka teraz zaczęła tak chodzić i ręka. Pani się tak nie trzęsie, pani się nie denerwuje. TVP łże jebać PiS, dziękuję. Po co tu przyszedłeś? O, jest też nawet po co tu przyszedłeś? Kapitan Polska. Robić materiał. Jest kapitan Polska, kapitanie Polska. Tak. W coś ty się ubrał. Kaczyński jest... musi odejść. I ty to też. Jest, to jest surge. Po... Tak. Ja razem. Ale jak do mnie widzenia. To, że Kaczyński jak... musi odejść. I ja, czyli jestem tak samo ważny. Ja jestem tak samo ważny jak. Jestem tak samo ważny jak Kaczyński. Bardzo mało. Bardzo. Nie, bo powiedziałeś, że Kaczyński i ja, czyli połechtałeś moją dumę. Tyle czasu dla ciebie. Nie, no bardzo dziękuję. Było bardzo miłe, kapitanie Polska. Przepraszam, za czym ten ogonek jest? Za znaczkami, różnymi znaczkami. Znaczkami, dobrze, okej. Okay. Łapami rozumiem wolności, oddać nie umiem wolność. Łapami rozumiem wolności, oddać nie umiem. Łapami rozumiem wolności. Powinny być szybkie sądy. Pan nie jest szybkie sądy do dyskusji. I wolne media. A tam jest plakat wolne sądy. Ja nie chcę, żeby były wolniejsze. Dobrze. Ale pan, a jak pani zdefiniuje to, że jakieś medium jest wolne, po czym to poznasz dokładnie? Czy chodzi o strukturę właścicielską? Czy że pisze się przez samochanie, przez TH. Rozumiem. TVN... Ja nie wiem, czy pan rozumie. No, nie widzę H w, nie widzę H w, ani w nazwie TVN, ani... Dobrze, no, państwo na mnie krzyczą. Jedź pan się jeszcze poducz trochę. Tutaj tłum skanduje. Moment! Za chwileczkę, poczekajcie moment! No, selfie, nie tak się robi selfie. Nie, no, tak się ja robi selfie. Ja nauki politycznej i dziennikarstwo. Ale selfie pan nie umie mnie, robić. Że nie to, robi to, selfie. Co wy robicie w telewizji, Republika, to jest skandal. Ale to już wtedy była Republika, jak pana uczono, że to, co my robimy, to uczono jest mnie wtedy, kiedy jeszcze uczono dziennikarstwa. Znaczy w sensie... Przede wszystkim uczono. W przeciwieństwie w lustro, bez wstydu, nawet to znaczy, że nie masz... I wracamy do tego selfie. Właśnie selfie się robi trochę tak, jak właśnie lustro, tylko że się trzyma telefon. Ja nie robię nic złego, proszę. To pan na mnie krzyczał. Proszę mnie przerywać, jak durczoka mi zagłuszycie. Pan chyba właśnie uczelnię tego cwaniaka z Torunia. Bo dwa fakultety. Niedouczony. Ale to państwo na mnie krzyczą, nie dadzą mi słów wysłuchać durczoka. Czy durczok już mówił, przepraszam? Durczok już przemawiał? Durczok już przemawiał, czy jeszcze nie? Chyba nie. Klozetowa telewizja, pan spojrzy z tyłu.
klozetowa. Wytrzyjcie się papierem toaletowym. Lepsza kaczka niż koka, czy lepsza koka niż kaczka? Zależy, w którą stronę kręcisz. Dzień dobry. Jakie poszerzenie hasła nastąpiło. Dlaczego Konfederacja też gwiazdka, 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 gwiazdka? Czego wy tak dziewczyny tak bardzo chcecie? Nie chcę komentować, dziękuję. A będzie wam brakowało Warsaw Shore, jak zniknie TVN? Nie, nie, proszę nie. Dobrze, w porządku. Nie mediowy jest. Dobra, nie, nie. Przepraszam bardzo, czy piesek jest weganinem? A to tu właściciel jest. Ja, słucham? Czy pies jest weganinem? Nie, nie jest. Na TVN? Takie ma oczy ładne. No, trudno mi jest powiedzieć, bo nie mam telewizora też, więc... Po co bronisz TVN? Słucham? Po co bronisz TVN, jak telewizora nie masz? Nie bronię TVN-u specjalnie, więc... uważam, że im większa różnorodność mediów, tym lepiej. Po prostu, więc... Czemu to przerwie, skoro nie bronisz mediów specjalnie? Bo lubię protestować. Szybkie pytanie mamy. Jakiego programu będzie panu najbardziej brakowało na TVN-ie? Nie, chyba TVN będzie nadawał, ale nadal. Ale gdyby jednak zniknął, to... Wyobrażam sobie. To jest pyta.pl i tej pycie dziękujemy. Dziękuję. Dziękuję. Do widzenia. Dziękuję do pana. To zadałem proste pytanie. Nie. Chciałem zapytać się o programy, które... Tak? Ja zaczynam oglądać TVN od 19 i kończę o 23. Wszystkich tych programów będzie mi brakowało. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A w razie, gdyby TVN faktycznie przestał istnieć, jakiego programu pan będzie najbardziej brakowało, za czym będzie pan tęsknił? Gdyby co? Gdyby TVN faktycznie przestał nadawać na terenie Polski, gdyby zniknął. To co? No... To jak, czego najbardziej by panu wtedy brakowało, w sensie jakiego? Wszystkiego, informacji. Faktów. Dobrze, tylko pytamy, co najbardziej przywiązuje, do czego najbardziej przywiązuje państwa uwagę? Kłaniam się. No oczywiście, oczywiście. Kłaniam się. Demonstracja pod hasłem TVN, nie będziesz szedł sam, ma się powoli już ku końcowi, było gwarnie, tłumno, bo nie szli sami, wykrzykiwane były hasła typu Donald Tusk i wszyscy moi rozmówcy twierdzili, że nie ma szans na to, że TVN zostanie zlikwidowany, że zniknie, tak więc w sumie nie mają się czego obawiać, więc to nakaże zadać pytanie o sens tej demonstracji, bo skoro nie ma szans, żeby TVN zniknął, po co go bronić, no ale wolny kraj.